Witamy w treningu dla każdego. Ten odcinek sympatyczny i przyjemny, bo o dzieciach. Dzieci są bardzo wdzięcznym tematem i będziemy mówili o młodych olimpijczykach, bo olimpijczykiem nie trzeba się rodzić, ale bardzo wiele zależy od rodziców i od tego, kiedy dzieci zaczną przygodę nie ze sportem, ale z ruchem. No i tutaj twoja taka dewiza, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość pobiegnie, rzeczywiście się będzie sprawdzać, tym bardziej, że w tym odcinku wystąpi właśnie olimpijczyk, brązowy medalista z Soczi, Jan Szymański i jego ojciec Marek Szymański, który był razem z mamą pierwszym trenerem Jana i zaczynali na rolkach. Zapraszamy serdecznie. Odkąd legioniści rzymscy założyli sandały, wtedy skończyła się era biegania na boso. O tym, jak przygotować się do triatlonu, jaki motywacyjny system treningowy obrać dla dorosłych, ale także dla dzieci, opowiadali lekarze i specjaliści podczas wykładu zorganizowanego 9 marca na Termach Maltańskich przez Maltańską Strefę Triatlonu. Dr Maciej Nowak zachęca, aby w triatlonie startowały nawet pięciolatki. Dzieci mogą brać i powinny brać udział w zajęciach tak zwanych zbilansowanych, czyli to bieganie samo albo samo granie w koszykówkę czy samo granie w tenisa nie jest zajęciem zbilansowanym. Triatlon jest, co by nie powiedzieć, najbardziej naturalną formą ruchu. Jedziemy na rowerze nad jezioro, na którym pływamy, potem gramy w piłkę, kąpiemy się jeszcze raz i wracamy rowerem. I to jest właśnie triatlon dla dzieci. Oczywiście odpowiedni dystans, odpowiednia doza wysiłku sprawi im ogromną radość. I to będą w zasadzie ćwiczenia ogólnorozwojowe, skompensowane zawodami pod nazwą triatlon dla dzieci. Każde dziecko jest w stanie po krótkich zajęciach pod okiem instruktora przepłynąć na basenie 50, potem 100 metrów. I zacznijmy od tego. Każde dziecko przebiegnie bardziej lub mniej sprawnie 100, 200, 400 metrów. Czyli niech będzie to 500 metrów. I każde dziecko jest w stanie przejechać na rowerze kilometr. To się wydaje tak dużo, ale to jest bardzo mało. Czyli mamy 100 metrów w wodzie, kilometr na rowerze i niech będzie to 500 metrów truchtu biegu. Mamy mini triatlon, mamy triatlon dla dzieci, duża zabawa, ale też bardzo ważna ogólnorozwojowa gimnastyka zachęcająca do wychowania przez sport. Wychowanie przez sport sprawi, że nasze dzieci, korzystając z wiedzy, nauki i edukacji, będą również dobrymi, sprawnymi obywatelami. Pani Martyna Nowak, psycholog sportu, opowiadała z kolei o tym, jak ważne podczas treningu jest odpowiednie przygotowanie sfery psychicznej. Jak się okazuje, temat dotyczy również najmłodszych. Tutaj chodzi przede wszystkim o kształtowanie pozytywnych wzorców, a więc może nie jest to tak, że dzieci muszą radzić sobie z trudnościami, ale w sposób pozytywny nauczymy ich, w jaki sposób podchodzić do sportu, tak aby w przyszłości właśnie tych trudności związanych z działaniem pod presją uniknąć. Ja zdecydowanie powtarzam, że bez rodziców sport nie istnieje, dlatego bardzo wspieramy rodziców i również pokazujemy im, jak oni mogą właśnie wspierać swoje pociechy i wspierać najmłodszych. To jest tak, że czasami rodzic z osobą najbardziej znaczącą i przez niego odbywa się oddziaływanie psychologiczne, czyli nie pracujemy bezpośrednio z dziećmi, ale właśnie uczymy tych umiejętności rodziców po to, żeby oni jako osoby najbardziej znaczące mogły to stosować dla najmłodszych. Ja zawsze powtarzam, że warto, aby dyscyplina sportu była dobrana do temperamentu, czyli to, w jaki sposób my funkcjonujemy, co nam sprawia przyjemność, czy lubimy sporty indywidualne, czy lubimy sporty drużynowe, bo to właśnie będzie utrzymywało tą motywację do kontynuowania aktywności sportowej. W wykładzie uczestniczyły dzieci, którym sport nie jest obcy. Ich rodzice twierdzą, że rośnie się tylko raz w życiu i należy to wykorzystać. Dlatego planują zapisać swoje pociechy na zajęcia Akademii Młodych Olimpijczyków. Nasze dzieci biegają, dużo sportu uprawiają i właśnie taka oferta na wiosnę, na lato dla nich, to myślę, że będziemy korzystać. Zobaczymy, czy się zbierze jakaś grupa, czy to będzie takie zajęcia takie cykliczne, na to liczymy. Aby wziąć udział w triatlonie, niezbędne są umiejętności pływackie. O faktach i mitach pływackich oraz przygotowaniach rozmawialiśmy z trenerem Danielem Osikiem. Wspomnieliśmy, że dzieciom łatwiej rozpocząć przygodę z pływaniem, ale niektórzy dorośli w wieku 30-40 lat zaczynają dopiero przygodę z pływaniem, bo potrafili utrzymywać się na wodzie, ale nie pływać, a w triatlonie trzeba pływać i to krawlem.
Tak, ale nie ma żadnych przeszkód, żeby człowiek, osoba dorosła, nauczyła się pływać i to dość dobrze nauczyła się pływać. Wszystko zależy od tego, jaką przeszłość miał. Chodzi mi o przeszłość sportową, nie wiem, czy przebyte choroby, czy nie ma problemu z sercem, czy ze stawami, czy jest elastyczny w wodzie. Jednym przechodzi to trudniej, innym łatwiej. Generalnie nie ma najmniejszego problemu, żeby osoba dorosła nauczyła się pływać i to dość dobrze. I wystartowała w takim triatlonie, powiedzmy, pełnym dystansie 3800 metrów. Pływanie na basenie na pewno jest przyjemniejsze w czystej wodzie, natomiast pływanie w tak zwanej czarnej wodzie, czyli w jeziorach, morzach, no nie każdemu może sprawiać przyjemność, a nawet i trudność nawigacyjną. Tak, oczywiście. Pływanie między basenowym pływaniem a pływaniem na jeziorach, tak zwana czarna woda. Czarna woda to nic innego jak nasze jeziora polskie, które są niestety nieprzejrzyste, mało widoczne. Jest to duża różnica między basenem a wodą na jeziorze. Tam woda na jeziorze, tam trzeba nawigować dobrze, trzeba umieć zachować się w grupie przy starcie. Jest rywalizacja, jeden drugiego popchnie, kopnie, spadną okularki. No, różne przygody mogą się zdarzyć, zachusięcie, jest fala, jest wiatr. Jest wiele czynników, które wpływają na to, że na basenie pływa się dużo wygodniej, a w jeziorze niestety tej wygody nie ma i trzeba też popływać i przygotować się do tego startu. Ale wszystko jest do opanowania i nikt się nie powinien bać rywalizacji w wodach tych czarnych. Tak, oczywiście. Startuje wiele tysięcy ludzi, to są też amatorzy. Część zawodników to tylko jest ścisła czołówka, reszta osób startuje dla własnej przyjemności, dla siebie i nikt się nie obawia startu, czy jakichś kontuzji, czy jakichś niepowodzeń, tylko startują, rywalizują, biegają, jeżdżą na rowerze, pływają, nie mają najmniejszego problemu, żeby opanować te techniki. Biało-czerwonym zarówno tym przed telewizorami, jak i na miejscu w Soczi towarzyszyły takie emocje. O tym, jak było na olimpiadzie, opowiadali poznaniacy, którzy z igrzysk wrócili. Jedni z tarczą, inni na tarczy. Jan Szymański, brązowy medalista w łyżwiarstwie szybkim, i Mateusz Garniewicz, narciarz, który nie zdobył krążka. Jak ocenia olimpiadę w Soczi i swój występ, Mateusz? To jak duże to było przedsięwzięcie i jak Rosjanie sobie z nim poradzili, ja byłem pod wrażeniem. A jeśli chodzi o mój występ, no to co? Niestety, nie dotarłem do tego drugiego przejazdu do mety. Miałem tylko jedną szansę w slalomie, który jest konkurencją, w której często zdarza się niestety nie dotrzeć, nie dojechać. Pierwszy przejazd był jaki był, były bardzo ciężkie warunki. Walczyłem 100%. Myślę, że zjechałem mniej więcej na swoje możliwości. Oczywiście mogło być sekundę szybciej, mogło być sekundę wolniej, ale było nie najgorzej. Widziałem w drugim przejeździe, że dużo osób nie może dotrzeć do mety, bo ustawienie slalomu było po prostu maksymalnie trudne. Powiem szczerze, że nawet na zawodach Pucharu Świata najtrudniejsze ustawienia nawet nie są zbliżone skalą trudności do tego, co tam było postawione. I z trenerami stwierdziliśmy, że nie można jechać asekuracyjnie, trzeba atakować, bo jest to dla mnie szansa. Dużo osób wypadło, była szansa na zjechanie do pierwszej 30, być może nawet do pierwszej 20. Też zaryzykowałem i tak wielu niestety nie dałem rady, naprawdę minimalny błąd, parę centymetrów i narta już znalazła się po drugiej stronie tyczki, no i wypadłem. Mateusz swoje pierwsze kroki narciarskie stawiał na poznańskiej Malta Ski. Mam duży sentyment do tego miejsca, tam zaczynałem, tam rodzice mnie przyprowadzili na pierwsze zajęcia. No i tak naprawdę tam się wychowałem. Ja zawsze lubię tam wracać i strasznie się cieszę, jak widzę, że Malta się rozwija. Mam nadzieję, że się będzie rozwijać jeszcze lepiej i że moja osoba, mój występ na igrzyskach, który pewnie był niespodzianką dla wielu osób, spowoduje, że coraz więcej dzieciaków tam trafi i może za parę lat znowu ktoś pojedzie na igrzyska w narciarstwie alpejskim z Poznania. Jan Szymański trenował od 6 roku życia nad Maltą, a że nie ma tu lodowiska z prawdziwego zdarzenia, jeździł na rolkach. Na olimpiadzie również był po raz pierwszy. Jemu jednak udało się wywalczyć brąz w jeździe zespołowej.
miałem jakieś wyobrażenia o Igrzyskach Olimpijskich i te wyobrażenia się spełniły, no i tym bardziej miłe. Bardzo jestem zadowolony ze swoich startów też indywidualnych, a na koniec start, na który liczyłem, że będzie najlepszy, marzenie się spełniło, no przywiozłem medal stamtąd, więc tym bardziej Igrzyska w Soczi będę wspominać bardzo, bardzo dobrze. No i generalnie jest to też jakaś promocja dla Panczenu. Tak jest, no teraz bardzo dużo ludzi zauważyło nas, że jeździmy dobrze, że osiągamy sukcesy i to nie tylko osiągamy sukcesy na igrzyskach, ale i w zeszłym roku medale Mistrzostw Świata i w latach wcześniejszych mieliśmy wiele razy, staliśmy na podium Pucharu Świata i również indywidualne osoby też były na podiach Pucharu Świata, więc no jest to bardzo ciekawa dyscyplina i tak jak te igrzyska pokazała, medalodajna. Moją przygodę zacząłem z jazdą szybką na rolkach i tutaj właśnie w Poznaniu, w SSW Malta, swoje pierwsze szlify wrotkarskie na Malcie i później coraz bardziej profesjonalnie podchodziłem do jazdy na rolkach w grupie w Warszawie i później postanowiłem, że trzeba spróbować swoich sił na łyżwach i cieszę się, że jednak tym pierwszym sportem były rolki i no bo to jest naprawdę bardzo fajny sport, gdzie młodzież może się naprawdę świetnie bawić. Marku, zaczęła się wiosna, ludzie wychodzą na rolki. Czy to jest dobry początek na przykład dla kariery panczenisty? Przypominam, że rozmawiamy z Markiem Szymańskim, ojcem Jana Szymańskiego, brązowego medalistę z Igrzysk w Soczi. Oczywiście, pogoda jest sprzyjająca ku temu, żeby jeździć na rolkach. Tylko jeździć. Ty zaczynałeś jeździć na Malcie, no to był tam 2000 rok, czyli ponad już 14 lat temu i też z Jasiem, to zaczynaliście chyba na takich zwykłych rolkach. Tak, no od tego się zaczyna. Nikt nie kupuje profesjonalnego sprzętu na początek jazdy, bo może się to nie spodobać. I jak zaczynaliście jeździć, wtedy wiedziałeś, że syn ma talent do jeżdżenia? Bo nie było to takie popularne wtedy. Nie. Nikt nie wiedział, że ma talent. No, okazało się, że po prostu wychodzi mu to. Aha. I na rolkach właśnie tutaj nad Maltą, na tym terenie tutaj zaczynaliście. Tak, nad Maltą, gdyż Malta była do niedawna najlepszym terenem do jeżdżenia na rolkach. A już nie jest? No raczej nie, nawierzchnia jest fatalna, wszyscy uciekają z Malty, tylko niektórzy po prostu jeżdżą po tych nierównych asfaltach. Właśnie, a gdzie można trenować? Bo tych miejsc wydałoby się do trenowania rolek jest dużo, ale dla tych, którzy chcą jeździć już szybko, tak na poły wyczynowo, to nie jest ich tak wiele. No niestety nie ma żadnego obiektu do jeżdżenia na rolkach. Mamy, nasze stowarzyszenie SSW Malta ma projekt prostego toru do jazdy na rolkach. Tu na drugiej stronie notabene Malty, ale miasto niestety nie ma paru złotych na kawałek asfaltu. No zobaczymy, no naprawdę niewielkie koszta, a wpłynęłoby to bardzo dużo na bezpieczeństwo na Malcie. Od razu mniej ludzi by jeździło na rolkach na Malcie i nie byłoby tyle wypadków, które tu są, nie? No właśnie, jazda na rolkach jest chyba bardziej niebezpieczna niż na rowerze i kask to jest minimum to, co powinien kask, posiadać. Rękawice, ochraniacze, to jest podstawa, nie? A co z hamulcami? No, jeździmy bez hamulców. Ale można się nauczyć wyhamować, ale droga hamowania jest bardzo długa. Nie ma problemu, można się nauczyć hamować bez hamulca, ale droga hamowania jest niestety o wiele większa niż rower czy jakikolwiek sprzęt jeżdżący. Czy techniki można nauczyć się samemu, podpatrując innych biegaczy na rolkach, czy też no, warto by skorzystać z pora doświadczonego rolkarza? Można samemu się nauczyć, ale lepiej po prostu skraca to proces nauki, lepiej poradzić się komuś, kto się na tym zna po prostu. Nikt nie wpuszcza nikogo na takich długich łyżwach ze względu na bezpieczeństwo, każdy się boi, a wykupienie godziny lodu na obojętnym jakim obiekcie to są jakieś kosmiczne pieniądze. Mhm.
tym, którzy zaczynają przygodę z rolkami, może właśnie pod wpływem tutaj medali naszych panczenistów, co byś radził, od czego powinni zacząć? Zacząć kupić w miarę dobre rolki i jeździć. Nasze dzieci bardzo dużo czasu spędzają w pozycji siedzącej, noszą ciężkie plecaki. Co w takim razie zrobić, jakie ćwiczenia powinny wykonywać, no, żeby tym wadom kręgosłupa, wadom postawy trochę zapobiec? No, to wszystko zaczyna się, jak dzieci są bardzo małe. Tak? Jest to odpowiedzialność rodziców za to, żeby dzieci ruszały się. Dzieci ruszają się wtedy, jak ruszają się rodzice. Dzieci robią to, co robią rodzice. Dlatego wszystkie dzieci w wieku do 3 roku życia są bardzo aktywne i tak naprawdę ciężko jest znaleźć dziecko w wieku do 3 lat, które ma jakieś problemy. Tak naprawdę dopiero po tym okresie, kiedy to dziecko opuszcza dom, no bo zaczyna się przedszkole. Przedszkole też jest jeszcze bardzo aktywnym okresem, gdzie jest dużo ruchu. Problem zaczyna się w szkole, kiedy jest więcej zajęć. Oprócz tego też jest dużo intelektualnych zajęć. Natomiast należy pamiętać o jednej rzeczy przy tym wszystkim, że intelekt rozwija się najlepiej w momencie, kiedy jest połączony z ruchem. Dowodem na to jest to, że wszyscy trzylatkowie mają poziom kreatywności na poziomie 80%, natomiast siedmiolatkowie, ośmiolatkowie mają na poziomie 30-40%. Jest to związane z tym, że te starsze dzieci są ograniczane też przez nas, dlatego że taki 2-3-latek robi tak dużo różnych rzeczy, że w pewnym momencie rodzice zaczyna to przerażać. I zamiast ukierunkowywać tą jego ruchowość, różne wspinaczki, niewspinaczki, zaczynają być ograniczenia. Dlatego tutaj jest o tyle trudne zadanie, że no niestety pierwszy krok należy do rodziców. Też musimy się skoncentrować na tym, jaki sport te nasze dzieci powinny uprawiać. Czy obojętnie co robią, byleby się ruszały, czy musimy też wyselekcjonować ten sport dla naszych dzieci, żeby na przykład osiągały jakieś bardzo dobre wyniki w określonej dziedzinie? Sport to jest wierzchołek. Jeżeli zaczniemy od sportu, to się skończy krzywdą, dlatego że dziecko musi się ruszać i musi być wszechstronnie rozwinięte ruchowo. Tak? Dla dzieci obecnie jedną z najlepszych form sportu, jeżeli jest mało czasu, to jest wspinaczka. Coś, co kiedyś funkcjonowało normalnie w każdym miejscu, drzewa, jakieś drabinki, inne takie miejsca, teraz powiedzmy z racji komercjalizacji i braku czasu zostało zepchnięte na ścianki spinaczkowe, ale nadal funkcjonuje. Nie należy ukierunkowywać dziecko na sport. Wiadomo, że się mówi, że im wcześniej zacznie, tym będzie miało lepsze rezultaty. Ale to nie do końca jest tak, bo ono się musi ruszać, czyli z ruchem musi zacząć wcześniej. Natomiast jeżeli będzie wszechstronnie uzdolniony ruchowo, to dyscyplinę potem może obrać każdą. To jak w takim razie ukształtować małego olimpijczyka? Przede wszystkim na pewno trzeba spędzać z nim dużo czasu na świeżym powietrzu, w najróżniejszych formach. Im więcej czasu on spędza na świeżym powietrzu, tym większe są szanse do tego, że w przyszłości wybierze więcej aktywności na rzecz statyczności. To już wszystko w tym treningu dla każdego, a w następnym odcinku wracamy do tematu triatlonu, bo Przemek przygotowuje się do tego triatlonu. Wskakujemy na rowery. Pokażemy, jak rower wybrać nie tylko do triatlonu, ale do miejskich wycieczek, a Wiola wskakuje do siłowni i będzie rzeźbiła sylwetkę przed latem. Dokładnie, zapraszamy serdecznie.